Pan z wami. Z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Сестри Лазаря послали до Ісуса відомість: «Паню, то хорує тен, торего ти кохаш». Ісус услышавши, то жекав: «Хороба та не смежа ку смерчі, але ку хвале Божій, аби дженьки ній Син Божий зостав отточений хвалу». А Ісус смиловал Марта і сестри, і Лазаря. Де послышав о його хоробі, позостав пред два дні там, где прибивав. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Lazarza już o 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej: Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania i w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: З вами. Слово Евангелия według Святого Яна. Хвала Тобе, Пане. Сестри Лазаря послали до Ісуса відомость: Паню, то хорує тен, торего ти кохаш. Ісус услышавши, то жекав: хороба та не смежа ку смерчі, але ку хвале Божій, аби дженьки ній Син Божий зостав отточений хвалу. А Ісус смиловал Марта і сестри, і Лазаря. Де послышав о його хоробі, позостав пред два дні там, где прибивав. Допіро потом повідав до своїх учнів: хочьми знов до Юдеї. Кед Ісус там прибив, застав Лазаря już о 4 дні спочиваючого в гробі. Кед вінц Марта довідала ще, що Ісус надходжі, вийшла му на споткання. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej: Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania i w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje, wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziano mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go milował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewiadomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara,
ani nie spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego, Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Lazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane paskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do niej Jezus, rozwiąż się go i pozwólcie mu chodzić. Winił zatem spośród Żydów, przybyłych do Maryi, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Niech słowo Ewangelii zgładzi nasze grzechy. Proszę usiąść. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To we mnie wierzy, do choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje, wierzy w nie, we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Kochani bracia i siostry, zaprawdę dzisiaj jesteśmy tą Martą. Ja jestem jak kaplan, biedny grzesznikiem, biednym. Pyta Jezus mnie, wierzysz we mnie? Ufasz mnie? Do końca, do śmierci, do zmartwychwstania. Kochani, popatrzmy, te wskrzeszenie Lazarza jest największy cud, to szczyt apostolstwa Jezusa, szczyt misji. On ten cud uczynił w końcu przed swoją misją, przed swoją godziną, przez swoją śmiercią. I ten Lazarz, który już był zepsuty, zupełnie cochnął, już każdemu było wiadomo, że już zmarł koniecznie. Jezus zatrzymał się 2 dni, żeby wzmocnić wiarę apostolów. To jest dojrzewanie na drodze wiary. Co ta Ewangelia ma z naszą teraźniejszych czasach? Z tych sytuacjach koronawirusa. To jest teraz możemy podzielić jak Żydów, który ten znak wskrzeszenia Lazarza podzielili Żydów na 2 strony. Jedni, którzy byli sprawiedliwi, uwierzyli Jezusa, że naprawdę żaden prorok nie uczynił takiego cudu. Żaden prorok. A drugie, które byli zatwardzonego serca, źli, oni zatwardzili serce jeszcze więcej. I dzisiaj możemy podzielić ludzi na 2 owczarnie. Jedni wierzą w Boga, modlą, ufają, a drugi wierzą w koronawirusa. Że to jest strach, lęk i wszystko, boimy się, zamykamy się w swoich komórkach i wszystko, i tam siedzimy. Kochani, biada nam, jeżeli my boimy się śmierci, boimy wirusa, no nie ufamy Jezusowi, nie ufamy Jemu do końca. Jezus, dzisiaj ja pytam siebie, Kościół i cały wierny naród, wierzycie Jezusa? Że On może w tej mszy święty wszystko zniszczyć. Wirusów, śmierć, niedowiarków. Zmacniesz taka dać wiarę nam. Kochani, jeżeli nie wierzymy w to, to jesteśmy jak te Żydzi zatwardzonych serc. Jezus uczynił ten cud, żeby my, kochani, ufali Jemu bezwzględnie. I wierzmy, kochani bracia i siostry,
my nie możemy być uczniem Chrystusa, jeżeli nie dajemy odpowiedź prawdziwą na sens naszego życia. Kochani, to życie, które mamy, to ziemskie życie, ono nie jest sensem naszego, sensem naszego życia, celem naszego życia. To jest tylko środek, żeby otrzymać prawdziwe życie. Jezus mówi, kto straci to życie, zachowa je na życie wieczne. Popatrzmy, ile ludzi, oni mają tylko pragnienie żyć tutaj, żeby nie zarazić się wirusem, żeby nie umrzeć. Jeśli już się strasznie zarazić się wirusem szatana, przez niezaufanie, grzech, niedowiarstwo, letnie serce. I kochani bracia i siostry, popatrzmy, co Jezus mówi. Ci, którzy i Paweł w drugim czytaniu, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Ili ludzie bojaźni żyją według ciała. Ty, wszyscy, którzy mają Ducha Świętego, oni stracili bojaźń śmierci, wirusów, świata, szatana. Całe nasze życie jest męczeństwem. Walczymy, żeby mieć bardzo mocne odwagi. Całe życie jest walką przeciwko szatanowi, światu i słabemu ciału. I to wszystko nam już dana ta moc, ta siła w Duchu Świętym, z Jezusem zmartwychwstałym. Kochani, jeżeli my przyjmujemy Jezusa zmartwychwstałego, wiecie, jaka moc w nas kryje się? Jaki wirus może opanować człowieka wierzącego? Niemożliwe. No opanuje tych, którzy nie mają wiary, którzy mają lęk, stres, bojaźń. Kochani, mnie jako planowi bardzo smutno jest, jeśli patrzeć na ludzi zalękanych, smutnych, zdepresowanych, kochani, w stresu. Człowiek wierzący nie ma żadnej bojaźni, tylko bojaźń może być święta bojaźń, żeby nie stracić łaski uświęcającej, żeby nie zgasić ducha, żeby nie oddalić się od Boga, od Eucharystii, od mszy świętej, od komunii świętej. Od tego trzeba bacz, ponieważ szatan skorzystuje nawet koronawirusa, żeby nas odłączyć od mszy, od komunii, od adoracji, od źródła miłości. Ja to mówię z bólem serca. Ponieważ żyje Eucharystią, żyje Chrystusem, nie dałby rady, jeżeli nie mogłaby przyjmować na co dzień Chrystusa w Eucharystii. Nie dałby rady, żeby nie adorował Chrystusa. Byłby taki smutny i zdepresowany, jak dzisiaj dużo ludzi, którzy nie mają dostępu do Eucharystii. Kochani, prośmy, prośmy żywej wiary, gorącej miłości, zaufania Jezusowi. Jezus pokonał śmierć szatana i świata. Jemu nie ma problemów zatrzymać wszystkie wirusy. Jemu nie ma problemów uleczyć ludzi. To problem nie jest słaba wiara lub wiara religijna. Wiara, której nie przychodzi próbę. To za tym wszystkim to jest jak obłoki, nie? Te próby jest obłoki, za nim jest niebo, za nim jest Bóg, który zawsze patrzy na nas. On nie może oderwać swoich oczu od nas, zalękanych, bojaźliwych, jak apostolów. Ja mówię, że Lazarz zasnął, a co oni gadali? Gadali o śnie. Ja mówię, umarł. I ja idę, żeby Jego przebudzać. I dzisiaj, kochani, żeby modlić się za tych Lazarzów, żeby usłyszeli głos Chrystusa, wyjdź na zewnątrz. W swoich lęków Chrystusa, lęków wirusa, koronawirusa, wyjdź na zewnątrz.
Być Chrystusowi, być z odwagą, być w Duchu Świętym, być na spotkanie z Nim. I będziesz tak wzmocniony, będziesz tak napełniony, będziesz tak przepełniony miłością Bożym i Duchem Świętym. Prośmy, kochani, ponieważ Jezus chce dać wszystko dzisiaj. Ja modlę się, wiecie, intencje, słyszeliście, za duże pasterzy, za kaplanów, za zakonniców, zakonników. I to wszystko, kochani, pomieszczmy, modlę się dniem i nocą, żeby Bóg wzmocnił i dał mocną, żywą, gorącą wiarę, nadzieję niechwianą i boską, gorącą miłość, żeby rozpalił serce nasze. I to wszystko dzięki Eucharystii, dzięki mszy, dzięki komunii, dzięki adoracji. Na chwalę Najświętszej Trójcy, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.